Na przestrzeni ostatnich miesięcy serwis goniec.pl ujawnił druzgocące fakty z przeszłości Dagmary Kazimierskiej. Teraz głos w tej sprawie zabrał Filip Heiser. Prezenter w jednym z najnowszych wywiadów stanął w obronie królowej życia. Filip Heiser to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show biznesu. Dziennikarz przez lata był związany z TVN, jednak w sierpniu ubiegłego roku pożegnał się ze stacją. We wpisie umieszczonym w mediach społecznościowych tłumaczył, dlaczego nie wyobraża sobie już dłużej wspólnej współpracy. W życiu trzeba być szczerym. Ściema zawsze ma krótkie nogi. Dlatego należy się Wam pełna informacja. Dziś zostałem wezwany na dywanik w TVN. Powodem jest moja działalność uliczna. Moja sonda z panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych social mediach oraz planowana jedna w tygodniu audycja w Radiu Z zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy, napisał Filip Heiser na Instagramie. Na jaw wyszły druzgocące fakty z przeszłości Dagmary Kazimierskiej. Heiser staje w obronie królowej życia. Później 39-latek rozpoczął swoją przygodę z 14. edycją programu Taniec z Gwiazdami. W show występował m.in. z Dagmarą Kazimierską, która była w ostatnim czasie na języka wszystkich, w związku z publikacją serwisu Goniec. Pyl, który ujawnił druzgocące fakty z przeszłości królowej życia, w jednym z najnowszych wywiadów prezenter telewizyjny stanął w obronie 49-latki. Poznałem Dagmarę i uważam, na moje osobiste doświadczenie, że ta kobieta jest naprawdę. Dla mnie ona była w porządku po prostu. Była prawdziwa, była szczera. Ona nie ukrywała tego, przez co przeszła, jaką miała przeszłość, gdzie spędzała kawałek swojego czasu i za co. Ja tutaj nie widziałem z jej strony próby zafałszowania tej historii, powiedział w rozmowie z portalem Przeambitni. Następnie podkreślił, że ktoś wysyłał SMS-y, przez co Dagmara przechodziła dalej z odcinka na odcinek. Umówmy się, że poziom taneczny na to by nie wskazywał. W związku z tym jakieś poparcie miała. Nie jakieś, tylko gigantyczne. Z jednej strony wszyscy mówili, wow, idź dalej, a z drugiej, ej, teraz to spadaj. Z drugiej strony to jest telewizja, taki jest rynek i ma do tego prawo, dodał. Dagmara Kazimierska zwróciła się do Filipa Heisera. Dziękuję. Na reakcję Dagmary Kazimierskiej nie trzeba było długo czekać. Królowa życia na swoim Instastory udostępniła wypowiedź Filipa Heisera i napisała, Filipku, dziękuję i spokoju życzę.